Myśli, uczucia i zamiary osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, słuchaczy na moim kanale. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Oraz zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie taką wróżbę osobistą i umówię się z Wami na prywatny rozkład. Kochani, skupmy się na osobie ukochanej, myśli, uczucia i zamiary. Powiedzcie sobie w myślach imię osoby ukochanej. Jednakże pamiętajcie, że na kanale są tutaj wróżby kolektywne, czyli ogólne, grupowe. Dlatego też ciągle przypominam, jeśli chcecie osobistą Waszą wróżbę, to napiszcie do mnie. Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co myśli? Najpierw mamy tutaj pierwszy rząd, są myśli. Co czuję? I co zamierza? Co zamierza osoba ukochana? Co zamierza osoba ukochana? Co zamierza osoba ukochana? Dobrze, kochani, w przełożeniu mamy już Asa mieczy. As mieczy, czyli szansa na nowy początek. Szansa na jakieś wyjaśnienie spraw. Bardzo dobra decyzja, czyli podjęcie jakiejś dobrej decyzji, tak? Jakieś szanse, żeby coś zrozumieć i żeby coś właśnie przedyskutować, przeanalizować razem. I żeby mądrze tutaj zadecydować. Czyli żeby znaleźć rozwiązanie, niezależnie jakie to by było, czy na jakiś problem Wasz. Mamy tutaj szansę na nowy początek lub nowy rozdział w Waszej relacji, w Waszym życiu, tak? Mamy również bardzo ważne jakieś rozpoznanie sprawy. I poprzez to właśnie problemy, które się rozwiążą i podejmieć jakąś decyzję. Czyli no, to jest szybka karta, czyli ta tutaj, nie wiem, może jakiś nowy pomysł, nowa przyjdzie Wam idea, nowy projekt. Nawet to jest bardzo szybka karta działania, że może coś wydarzyć się nawet już za jedną godzinę. Wydarzyć się w sensie, że coś możecie, nie wiem, no coś wam może przyjść do głowy lub jakieś rozjaśnienie w głowie, tak? Bo to miecze, przypominam, to jest karta mentalna, czyli rozumu, tak? Co myśli osoba? No tutaj są jeszcze jakieś blokady, które tą osobę jakoś tutaj hamują, tak? Przed działaniem, przed może ostatecznym krokiem, przed ostateczną decyzją. Ta osoba w ośmiu mieczach jest zablokowana, skrępowana, jakby nie może tutaj wykonać żadnego ruchu, ani ręki, ani nogi, jest, nie może poruszyć, jest związana sznurami, widzicie, i oczy ma zamknięte, zawiązane, również przewiązane, czyli nic nie widzi, nic nie słyszy. No to jest karta ośmiu mieczy blokad, tak? Blokady i jakieś takie ograniczenia we własnej klatce mentalnej, tak, na poziomie głowy siedzi ta osoba i jakby ma kryzys, lęk, tak, przed, nie wiem, działaniem, przed rozmową z Wami. Wszystkie jej pomysły są tutaj zablokowane, ale wyjdzie ta osoba z tego, tutaj może to potrwać do 8 godzin, bo jest 8 mieczy, tak, czyli maksymalnie do 8 godzin. Wyjdzie ta osoba z tych problemów, z tych lęków, bo tu są też lęki, tak? Z tych lęków, z tego kryzysu, z tych blokad i zacznie działać. Mamy tutaj rycerza mieczy, czyli działanie, tak? Walka o coś.
No ale uwaga, żeby się nie pokłócić od razu, ponieważ no, rycerz mieczy bardzo agresywnie działa, tak? Jest jakiś zdenerwowany, czy po prostu czy macie coś, nie wiem, burzliwie przedyskutować, jakiś chaos tutaj jest, jakieś zimne takie, zimna atmosfera wręcz mroźna, tak? Bardzo, bardzo agresywna, jakaś taka niecierpliwa. Także uwaga, żeby tutaj po prostu nie wpaść w jakieś konflikty, w jakąś kłótnię po prostu, tak? Ponieważ ta osoba jest tutaj jakaś bardzo znerwowana, poddrażniona, powiedzmy. No i tutaj jakby myśli o tej królowej mieczy, tak? Może ta królowa mieczy jest bardzo ostra, bardzo zimna, bardzo zdystansowana, ma szybkie pomysły, owszem, ale jest również bardzo inteligentna, bardzo taka niezależna, bardzo ostra w słowach, tak? Także tu jakby lęk przed tą królową mieczy. Jeśli jesteście żywiołem powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, to na pewno mowa o was, tak? Być może jesteście nieraz za ostri i ta osoba się troszeczkę tutaj czegoś obawia i ma na poziomie głowy, czyli na poziomie mentalnym lęki i dużo, bardzo dużo blokad. W sercu, zobaczmy w sercu. W sercu jest cesarz. No, ta osoba jest uparta, bardzo dużą ma tutaj, bardzo duży macht, czyli bardzo dużą siłę przebicia, władzę, tak? Czy ma tutaj berło w ręku, czyli władzę, chce decydować, chce być jakby tu głową, tak, panem. No, jeśli jest to wasza osoba ukochana, on, tak, no to bardzo uparta i też taka osoba, która jest zatwardziała, czy zatwardziała w poglądach, w różnych regułach swoich, tak? Także tutaj mamy do cesarza, ale ten cesarz też nieraz zmięka, może pod waszą tutaj władzą, ręką, uczuciowością, miłością, romantycznością zmięka. Mamy tutaj pazia kielichów, który jest romantyczny, uczuciowy, zmięka tutaj z miłości może do was, ale jest też taki, który może młodszy, może młodzieńczo bardzo wyglądający, ale jest to też osoba, która lubi wolność, tak? Czyli lubi się niby wiązać, ale z drugiej strony lubi też wolność swoją własną. Jest to osoba delikatna, uczuciowa, jakaś taka romantyczna też, również, ale być może jeszcze niedojrzała, być może jeszcze taka dziecinna, być może jeszcze dużo gada, po prostu obiecuje, tak? Ale niemniej jednak jest to osoba, która lubi relacje, uczucia, romantyzm. Niemniej jednak rybka na wolności też lubi być, tak? Czyli taka sprzeczność. No ale wspomina was, myśli o was, myśli o tym, jak było pięknie kiedyś, tak? Jak było cudownie, może wasze początki, jak się poznaliście, wasza relacja na początku była piękna i ta osoba na pewno o tym tutaj myśli, wspomina, tęskni też za tym i marzy, bardzo dużo marzy. Jest rozmarzona właśnie tutaj na ten temat, tak? Waszej romantyczności, miłości, chce też kontaktu, ponieważ te wspomnienia są z przeszłości, które mieliście, jest i są piękne. No i teraz zamiary tej osoby. Rycerz kielichów, czyli tutaj z rycerza mieczy przeradza się ta osoba w swoich działaniach, zamiarach w rycerza kielichów, czyli bardzo tutaj romantyczny rycerz, który idzie, widzicie, z tym kielichem, jak tutaj ze swoją chlubą, tak? I na białym rumaku, czyli romantycznie, brnie jakby w stronę miłości, tak? Czyli tutaj ta karta mówi o harmonii w miłości, w relacji, o bardzo dobrej atmosferze. Być może ta osoba na poziomie głowy boi się, że będziecie za ostre, że będziecie mieli dużo kłótni, sprzeczek, ale tutaj w zamiarach chce iść w stronę tej miłości i ma po prostu dużo pięknych emocji do was, planów, miłość, szczęście, piękna, przyjazna, romantyczna atmosfera, harmonia. Chce ta osoba też bardzo takiej przyjemnej, miłej fazy rozdziału nowego z wami.
Także mamy tutaj piękną, romantyczną kartę. No i jeszcze do tego królowa kielichów, czyli jesteście dla tej osoby królową kielichów i postrzega was też jako pełną miłości kobietę, jako pełną miłości osobę, jako pełną romantyczności, emocji osoby. I tutaj jesteście do siebie skierowani nawet, tak? Twarzami, widzicie? Czyli tutaj rycerz, który walczy o tę miłość i on wie, że ty również jesteś zakochana, że też masz uczucia do niego i tutaj podążacie, zmierzacie do siebie w swoim kierunku. No ale do tego tutaj mamy dużo kart kielichów. Dziwne, bo na poziomie głowy bardzo dużo mieczy i właśnie dużo blokad, lęków, a tutaj dużo kielichów, dużo emocji. Osiem kielichów, kochani, taka sprzeczność troszeczkę, ponieważ osiem kielichów to odejście, odejście, zostawienie uczuć, emocji, które nam nie służą i rozstanie, tak? Także tu są jakieś jeszcze może tajemnice, może ta osoba się waha, może nie wie, co zrobić, może się jeszcze miota, może myśli jeszcze, żeby odejść z tego wszystkiego, że to może nie wyjdzie, może się boi. Może ma jeszcze właśnie jakieś takie obawy, tak? Lęki, może boi się pójść w to na 100%, jakby na całość, tak? I się jeszcze waha, jakby jest jeszcze niezdecydowana do końca, boi się tego. Ale jest tutaj ta nowa szansa, szansa na nowy początek, więc myślę, że kwestia decyzji i będzie nowy, piękny, romantyczny początek. Także takie myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Napiszcie mi, kochani, czy się zgadza, czy rezonuje z Wami ta wróżba. Napiszcie mi, czytam Wasze komentarze. Dziękuję. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.